W dzisiejszym odcinku przyjrzymy się możliwościom pozyskania funduszy Unii Europejskiej przez jednostki naukowe i szkoły wyższe. Zacznijmy od programu Inteligentny Rozwój. Umożliwia on finansowanie m.in. takich projektów jak badania prowadzone przez wybitnych uczonych z całego świata w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach pracujących w najbardziej innowacyjnych obszarach. Mają one na celu rozwój polskiej kadry naukowej osiągnięty przy udziale partnera zagranicznego. Prace badawczo-rozwojowe realizowane w jednostkach naukowych lub przedsiębiorstwach w Polsce.